Siemano. Tutaj są Fanbojsy, to jest Majdronin, tak. To jest Człowiek Damian. Będziemy dzisiaj mówić o kolejnym horrorze w ramach naszej serii halloweenowej, gdzie przypominamy sobie nasze ulubione horrory i sobie o nich dyskutujemy. I teraz pomówimy o filmie, który też jakby pojawił się jakoś tak, nie wiem, no znikąd prawie, że tak. I nagle się okazało, że o, jaki ten film ma dobre recenzje, tak? Mm. I poszliśmy do kina. Film nazywa się Don't Breathe, czyli po polsku to się nazywa Nie oddychaj. Dobrze przetłumaczyli. Tak, dobrze przetłumaczyli. I to jest bardzo creepy, bardzo creepy film, zwłaszcza w końcówce, gdzie tak. Dowiadujemy się pewnych rzeczy o czarnym charakterze. Film o grupce młodych ludzi, która włamuje się do domu ślepego pana. Weterana wojennego. Tak. I jakby ciekawe jest to, że ich motywacje są takie ambiwalentne. Znaczy one jakby... Bo z jednej strony owszem, oni się włamują do kogoś i chcą go okraść, tak? Tak. Bo wiedzą, że on ma jakiś tam... skrytkę z pieniędzmi. Skrytkę z pieniędzmi, że to jest stare tak. daty, że nie używa konta bankowego, że chyba, no oni bardzo nieetycznie działają, bo wygrał jakąś sprawę, że jego córka zginęła. Tak, potrącona przez kogoś bodajże. Dużym wątkiem końcówki, tak. Ale tym wrócimy do tego. I no dość nieetycznie. Mało tego, sam setting jest fajny, bo to się dzieje w Detroit. Detroit tak. To jest ogólnie uważane na dzisiaj za wymarłe miasto. Śliczne zdjęcia. Fajnie, że wykorzystali, tak, tak. No przecież to jest gotowa scenografia pod właśnie thriller albo horror. Tak, także fajnie, tak. Że to wykorzystali i fajny jest motyw tego, że jedna właśnie z tej grupy nastolatków, którzy w białych rękawiczkach dosłownie okradają domy. Jej ojciec prowadzi właśnie firmę zajmującą się instalacjami bezpieczeństwa i ma taki magiczny kluczyk, czy tam pikacz i cyk i wyłącza tak, wszystko. Wchodzą tak. w białych rękawiczkach. Nikomu nie dzieje się krzywda. Poza oczywiście stratami materialnymi. Tak, ale tutaj też motywacja jest ciekawa, bo to bodajże chodzi o to, że chyba, nie wiem, siostra głównego bohatera jest chora, czy ktoś tam jest, jakby ktoś z nich ma chorą jakąś osobę. I chorą córkę. Chorą córkę. Mam chorą córkę, daj się okraść. Nie oddychaj. Nie oddychaj. I ten, no. I tak, i... Ja jebę, no. No nie mogliśmy. I tam chyba chodzi o to, że oni te pieniądze, widzieliśmy tak niedawno temu, ale że oni te pieniądze chcą wykorzystać do jakiegoś takiego, no raczej celu poprawienia czyjejś sytuacji, tak? Jakby tam chyba o to chodzi. Znaczy ja nie pamiętam dokładnie, czy o to chodziło, ale bardziej mi się kojarzyło, że nie wszyscy, ale część z tych bohaterów po prostu chciał się wyrwać z tego pieprzonego Detroit, nie? Chyba, no. Albo przynajmniej jedna osoba tak. chciała poprawić swoją sytuację. Bo też mieli tak, jakąś chłową sytuację rodzinną. Chyba tak, coś przyczepie, mieszkali czy coś. No. Nie wiem, nie pamiętam, dobra. Plus minus, coś takiego, nie? Whatever. W każdym razie motywacje są dość, mówię, jakby cała sytuacja jest dość ambiwalentna już od samego początku. No. I jakby potem, no właśnie, i potem włamują się do tego domu i bardzo precyzyjnie jest to przygotowane i rzeczywiście początek idzie bardzo tak smooth i bardzo wszystko idzie... jak po maśle, a potem, no właśnie. No, potem się zaczyna chujnia, no. Bo się okazuje, że nasz pan niewidomy jest... Telefon mi dzwoni. To kantyna pan. Tak, pan niewidomy jest dobrze wyszkolony. Przede wszystkim tak. Oni dochodzi do całej akcji, obviously w nocy. Tak. Też ciekawe, że sobie taki setting wybrali. Tak. Nie przewidzieli trochę pewnych rzeczy, że tam są psy, do nich zaraz wrócimy. Wow. Ale właśnie sam motyw, on jest niewidomy, doskonale zna ten dom. Mhm. Plus właśnie to wyszkolenie wojskowe. Oni pominęli właśnie w planowaniu swojego skoku. Pominęli to tak. I fajne jest, że w jednym momencie faktycznie jest przedstawiony taki niewidomy facet cierpiący z powodu swojej straty i to jest pokazane w filmie, nie? Tak. A potem... Potem jest jedna scena akcji i diametralnie wszystko się zmienia. Wszystko, znaczy jakby cały trzeci akt tego filmu, czy nawet w zasadzie końcówka drugiego aktu tego filmu, gdzie w końcu... jakby docieramy do tej piwnicy, w której się wszystko rozgrywa, tak. Gdzie jakby, nie wiem czy to będziemy spoilerować czy nie, ale dowiadujemy się... Wiesz co, no myślę, że można zaspoilerować, bo to jest już dość stary film. Tak, no dowiadujemy się, że ten, ja nie pamiętam jego imienia, ten właśnie bohater grany przez Stephena Langa, ten niewidomy, ten obrabowywany, tak, przetrzymuje kobietę. Tak. Bodajże, bardzo konkretnym celu. Bardzo konkretny cel. Bodajże to jest... Tak. To jest ta kobieta, która spowodowała wypadek jego córki. Tak. Dokładnie tak. I jakby tu wchodzi zupełnie nowa fabuła w ten film. I jakby, bo tam oczywiście jest szamotanina, bardzo szybko jedna osoba ginie. I to jest akurat fajne, bo shit got serious. Bo naprawdę serious. Właśnie postać takiego czarnoskórego synka, który no był taki dość... On był z jedną z głównych bohaterek. Tak. Razem niby byli, tak. Ale taki fafarafa, co to nie ja. I w pewnym momencie on po prostu podejmuje złą decyzję. Tak. Bo... oni mówili, ej, po co ci pistolet, co ty w gangstera się bawisz? A, nigdy nie wiadomo, co się stanie. No i natrafiam na jakąś kłódkę, której nie mogą otworzyć, co on robi. To jest akurat fajne w filmie, że dbałość o szczegóły, że wykorzystuje pustą butelkę jako tłumik. Tak, faktycznie tak. To są fakty autentyczne, tak się robi. Jak będziecie fakty kiedyś szpiegami, to tak róbcie, kupcie krople bez hidu i ciul, nie? No właśnie, ale właśnie jest słyszalny ten wybuch. I wtedy przychodzi ten koleś i shit got serious, bo on do niego mierzy, nagle zostaje obezwładniony i zostaje zabity. Tak. I z jednej strony tak, i to jest jakby pierwszy nie szkoda nam tej postaci, a z drugiej strony fuck. Cała reszta ma przejebane. Tak. I o to nie miało tak wyglądać, nie? I to nie miało tak wyglądać i później tak naprawdę tam jest cała scena, gdzie oni są w ciemnościach i mamy to nakręcone na takim, takim po prostu widok jest taki, jak to powiedzieć? Jak świecące oczy, nie wiem, noktowizja. Tak, jakby taka noktowizja i rzeczywiście... I to jakby ile jest ciszy w tym filmie, jak się gra ciszą w tym filmie, bo przez to, że właśnie, że on polega tylko właśnie na zmysłu słuchu, cała reszta musi właśnie nie oddychać, nie może nawet oddychać, bo on usłyszy ich w każdej chwili. Ale nawet to nie jest tak creepy jak końcówka tego filmu, gdzie po prostu... W jakim celu właśnie przetrzymuje tą kobietę? Zemsty? Zemsta to jest mało powiedziane. O Jezu, to jest mało powiedziane. To, co on chce zrobić, to jest jedna z najbardziej obrzydliwych, obleśnych, chorych, popieprzonych rzeczy, jakie widziałem w horrorze. No. Kiedykolwiek. On chce zapłodnić tą kobietę. Żeby mu urodziła mu córkę, bo on stracił córkę i on uważa, że to mu się należy. Tak. I mało tego... ponieważ on uważa, że on nie jest gwałcicielem, tak. To on to zrobi trochę inaczej. I on ma taką pipetkę. Tak. O, taką pipetkę. Taką tylko bez napisu Star Wars. I nie świecie. Ona akurat... O, ale patrz, jest taka biała. I ta pipetka jest wypełniona tym, co walił do głównego zbiornika. I z tej pipetki cieknie. I włosy tam widać. To jest ohydne. Bo ostatecznie uwalniają tą kobietę, ale podczas ucieczki ona zostaje zastrzelona przez niego. Tak, dokładnie. Później on dorywa jedną właśnie z postać kobiecą i tu się dowiadujemy właśnie całej historii i mamy tą obleśną scenę, gdzie ona jest spętana w taki sposób, że ma nogi podciągnięte. Tak. On jej chyba rozcina dżinsy i idzie z tą pipetką. Ale już wiedzieliśmy, gdzie ta pipetka się znajdzie, bo to jest horror i nie może się tak zawrzeć, jeżeli mamy tylko 3 postacie, a w tym jeszcze 2 tylko żyją. Tak. Więc to nie mogło się skończyć tak. Znaczy kończy się to happy endem, ale takim, że masz ochotę żygać potem przez 3 dni tą sceną. Także ta pipetka ląduje w jego ryju. Karma is my bitch. No i ostatecznie udaje mi się zbiec, ale z dużymi problemami, bo też jest fajna scena tego pieska, którego na początku usypiają. W tym filmie jest przerażający pies. Jest przerażający wielki pies. I tak naprawdę jest cała jedna scena poświęcona tylko temu, że ten pies goni tą bohaterkę. Tak. Chyba. I ona się zamyka w tym samochodzie. A on nie odpuszcza i po prostu... Przez bagażnik chce wyjść. Masakra. Ja nie wiem, jak oni to zrobili. Naprawdę autentycznie nie wiem, bo jakbym był na miejscu tej aktorki, to bym chyba... Strasznie to wygląda. I to jest taki film, który właśnie... On jest świetny technicznie, ma takie strasznie zimne wręcz zdjęcia, one są po prostu bardzo takie, tam nie ma w ogóle zagrożek, jakichś ciepłych kolorów I to jest fenomenalnie zmontowane. Ja powiedziałem, to jest, kurczę, to jest 80 minut, ale to idzie tak, nie? Po prostu scena za sceną, nie? Tam jest po prostu już od pierwszej... No, a nieraz się nie nudziłem na tym filmie. Nie miałem motywu, że musiałem patrzeć na zegarek, którego nie mam. Ale... I to dość dobrze świadczy o tym filmie, tylko z drugiej strony to też... W drugą stronę nie idźmy, że to jest jakieś super arcydzieło i tak dalej. Nie. To jest bardzo solidne. To jest solidny, fajny kino. Film. Może nie zbyt odkrywczy, ale jeżeli chcecie dobrego slashera obejrzeć... Ale osiąga dość dużo właśnie przez to, że jest aż taki nasty, że jest taki ohydny i taki właśnie... Taki niewygodny i wprawia widza w taki dyskomfort. To... No i mało tego jest sequelogenny, bo po całej akcji dowiadujemy się ostatecznie jedna postać, udaje się uciec właśnie tej dziewczynie. No i faktycznie ucieka z tego Detroit i chyba na lotnisku się dowiaduje o tym. Jest w wiadomościach podane, że facet obrabowany, ale jest... Ja nie wiem, czy on tam w łeb dostał, czy go poszczelono w ogóle. Ale w każdym razie powiedziano, że jego stan jest stabilny, nie? Tak. I szukałem sprawców. Także to jest bardzo sequelowe. Jakby chcieli, mogliby zrobić, także... No i w sumie z chęcią bym obejrzał. Jasne, jak najbardziej. Don't Breathe 2. To co? Oceniamy. Dobry film, 7. 7? Znowu zgodni. Nauczyłem się oceniać filmy w końcu. Tak, w końcu. At last. Bo zawsze nie wiem, tu dam 9. A tutaj proszę, jak z karabinu. No to obejrzyjcie Don't Breathe i... Także warto. Ciekawy temat, ciekawe podejście, ładne zdjęcia. Solidny film. Jak najbardziej. I nie oddychajcie. Trzymajcie się. Pa, pa.